Dobry wieczór. Bardzo miło w takim doborowym towarzystwie tutaj usiąść. Naprawdę super dla nas warunki do rozgrywania meczu. Cała ta otoczka to tak naprawdę tylko czapki z głów tutaj dla Was wszystkich za to, co tutaj się dzieje. Tak naprawdę gratulacje też bardzo duże. Również jesteście Beniaminkiem, tak jak my, ale naprawdę wygląda to bardzo, bardzo przyzwoicie pod kątem organizacyjnym, jeżeli chodzi już o organizację gry. Tak naprawdę bardzo mało bramek straconych, jakość z przodu. Też duże gratulacje, bo tutaj nie można tego ominąć za wynik środowy. Wyeliminowanie zespołu z klasy rozgrywkowej wyżej to naprawdę jest duży sukces. To świadczy tylko i wyłącznie o Waszej kapitalnej robocie i pracujcie tak dalej. Co do samego meczu, chcieliśmy na pewno porywalizować przede wszystkim pod kątem wyniku. Też zdecydowałem się na taki skład trochę bardziej doświadczony. Mieliśmy tak naprawdę całą ławkę rezerwowych, jeżeli chodzi o młodzieżowców, i wszystkie zmiany później już było wprowadzanie młodszych zawodników. Tak naprawdę myślę, że pierwsza połowa była z lekkim wskazaniem dla gospodarzy, ale my też staraliśmy się, może nie byliśmy aż tak skuteczni w tej ostatniej fazie, ale staraliśmy się być konkurencyjni dla zespołu gospodarzy. Stały fragment, jakość dośrodkowania, i to też oczywiście wiedzieliśmy, że Wigry są bardzo mocne pod kątem jakości dośrodkowania i samych wykonawców, jeżeli chodzi o skuteczność ze stałych fragmentów gry. No my niestety jesteśmy trochę słabszym zespołem pod tym kątem, bo dość dużo bramek tracimy. Mamy może nie dzisiaj w pierwszej jedenastce, ale ogólnie młody zespół, tak jak te nasze rezerwy i ogólnie rezerwy powinny wyglądać, bo w niektórych meczach gra 4-5 młodzieżowców, więc tak to wygląda. Nie przedłużając, myślę, że druga połowa już zdecydowanie dla gospodarzy, poza ostatnią sytuacją nie stworzyliśmy za wiele, także wracając do tematu, jeszcze raz naprawdę wielkie gratulacje, doceniajcie to, co dyrektor, trener i zawodnicy tutaj robią, bo naprawdę nie jest to takie proste i mówię to z naszej perspektywy, będąc również Beniaminkiem. Dziękuję i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo, panie trenerze, i prosimy podjąć głos. Na wstępie dziękuję za miłe słowa, za gratulacje. Na pewno trzeba powiedzieć, że to było trudne spotkanie dla nas. Przeciwnik mocno postawił wysoko warunki i był bardzo dobrze zorganizowany. Oczywiście też przed meczem i w mikrocyklu tygodniowym analizowaliśmy grę przeciwnika, widzieliśmy, co nas w tym spotkaniu czeka. Musieliśmy szukać swoich momentów w grze. Pomimo tego, że mieliśmy też trudności, czasami musieliśmy schodzić do obrony niskiej, przeciwnik posiadał piłkę. To pokazaliśmy po raz kolejny, że jesteśmy już coraz bardziej dojrzałą drużyną, jesteśmy coraz bardziej odpowiedzialni na boisku, podejmujemy właściwe decyzje i w konsekwencji tych 90 minut uważam, że to zasłużone zwycięstwo dla nas. Brawa dla chłopaków za przede wszystkim cechy po raz kolejny ewolucjonalne. Zostawili mnóstwo zdrowia na boisku, grali z poświęceniem i za to jest nagroda. Panie trenerze, co za pasca, wciąż niepokonana ta drużyna. Oczywiście, jest kolejne zwycięstwo, natomiast jesteśmy głodni sukcesu. Chcemy wygrywać każde kolejne spotkanie i na pewno też tak będzie za tydzień w Sulejówku. Maciej Łokuszewski, który ma dzisiaj powody do świętowania, i to kilka przynajmniej. Wygrana zespołu, bramka w tym meczu, do rodziny, dużo radości. Tak, zgadza się. Chciałem bardzo podziękować tutaj trenerowi za bardzo miłe i fajne słowa, bo niewiele osób tutaj, myślę, też tak podchodzi. Myślę, że to wszystko tak samo się zorganizuje, wszystko samo się robi, samo się trenuje i stara się tutaj optymalnie być przygotowanym do każdego, czy to treningu, czy do meczu, i my tutaj pokazujemy wspólnie w klubie, wszystkie osoby, które są zorganizowane, że możemy, że potrafimy, jesteśmy Beniaminkiem. Myślę, że mało osób przed tym sezonem, gdzie awansowaliśmy, z czwartej ligi, nie było aż tak pewnych, że Wigry będą tutaj coś znaczyły w tym sezonie, a na razie po 10 kolejkach, ja rozumiem, że to jest 10 kolejek, ale
To jest 10 kolej, w których nie przegraliśmy meczu, w których pokazujemy, że ta drużyna ma ogromne możliwości, ma duże rezerwy, bardzo dobrze się zawodnicy rozwijają. Przede wszystkim widać, że strefa mentalna już jest na tak dobrym poziomie, że na każdym treningu widać to pewność siebie, widać coraz lepsze zagrania, coraz lepsze momenty w tej drużynie i to widać później na boisku, to się potem przekłada i widać, że ta drużyna nie panikuje, że gra właśnie tutaj trener Paweł powiedział bardziej dojrzale i to procentuje. My też nie mamy absolutnie tutaj jakiegoś starego zespołu, bo tak naprawdę najstarszym zawodnikiem jestem ja i bardzo mi miło jest grać z takimi chłopakami, którzy idą w jednym kierunku, to jest bardzo ważne. A co tutaj do spotkania, no to bardzo trudny przeciwnik uważam. Bardzo trudno gra się z w ogóle drużynami, które są rezerwami jakiegoś klubu dużego, bo Wisła Płock to jest duży klub i widać, że tam jest bardzo dużo młodych, bardzo ciekawych, z dużym potencjałem zawodników, bardzo dobrze wybieganych, tutaj dobrze pracujących na boisku i ciężko jest grać przeciwko takim drużynom. My też graliśmy w środę mecz pucharowy, widać, że fizycznie jeszcze nie byliśmy dzisiaj tak optymalnie przygotowani, że było parę momentów trudnych i byliśmy zepchnięci do defensy, ale widać, że też potrafimy grać w tej niskiej obronie i potrafimy z tego przejść do ataku. Już 10 kolejek za nami. Wy jesteście liderem. Co od zimą trzeba będzie korygować jakieś cele? Do zimy jeszcze daleko. Na razie jeszcze mamy parę spotkań przed sobą, jeszcze mamy bardzo fajne mecze do końca tej rundy. Czekamy na nie. Też będziemy na pewno gotowi, bo tutaj absolutnie nie jesteśmy jakoś, nie wiem, hura, optymistycznie nastawieni, że dzisiaj jesteśmy w 10 kolejce liderem. To duma, fajnie jest spojrzeć w tabelę, uśmiech na twarzy się pojawia. Ale przede wszystkim robota. My od następnego treningu znowu skupiamy się na kolejnym rywalu, chcemy wygrać, chcemy być lepsi na każdym treningu. Mam nadzieję, że zespół też tak będzie do tego podchodził. Zresztą ja też nie pozwolę w szatni, żeby ktoś się rozluźnił i myślał, że już się nie wiadomo co wygrało, bo my tak naprawdę nic nie wygraliśmy. Na razie jesteśmy w fajnym momencie i ten moment trzeba kontynuować. Prosimy pytania, panowie. Maciek, asysta i gol. Nic lepszego nie można było chyba sobie wymarzyć jako prezent. No tak, dzisiaj mam urodziny, to tak chciałem coś z tej drużynie dać ekstra, ale tak poważnie, no cieszę się, że akurat no dzisiaj te stałe fragmenty, które no robimy to dobrze, nie ma co ukrywać. Dzisiaj na początku gdzieś tam mi nie szło z rzutu rożnego, bo chciałem na krótki słupek dwa razy zagrać, dwa razy jakieś niedoloty poszło, ale później już myślę, ten rzut wolny to już było konkretne dośrodkowanie i od razu było widać, że ta jakość też naszych zawodników, którzy wchodzą w pole karne, jest wysoka. Kapitalnie Michał Ozga głową to uderzył i było 1-0. To są fajne momenty, bo zaczynasz spotkanie też, kończysz połowę i zaczynasz drugą połowę z prowadzeniem 1-0. To na pewno też jest fajne, budujące, że nawet czasami trudno jest coś strzelić z akcji, ale ten stały fragment gdzieś tam pokazuje, że otwieramy wynik albo też zamykamy, jak było to mecz pucharowy. Jutro losowanie Pucharu Polski. Jakie nadzieje? Bo może przyjechać ktoś z ekstraklasy, ale może równie dobrze jakiś trzecioligowiec. Nadziei żadnych nie mam, tak powiem szczerze. Miałem tak przed pierwszą rundę, było 5 kolek do końca, że będzie ten Lech Poznań, ale tylko mogą być rezerwy Lecha. Ale tak naprawdę ktokolwiek przyjedzie, będzie na pewno fajne widowisko. Widać, że już kibice też troszeczkę, jak ten wynik jest lepszy, widać, że też chcą nam pomóc, niosą nas i to jest fajne, że w Suwałkach coraz więcej kibiców przychodzi. Widzę, że tutaj wszystko idzie do przodu, oby tak dalej, oby ta fajna nasza pasa, dobra pasa trwała jak najdłużej.